VIP. Rozmawiają Wojtasik i Piwowarski. W najbliższą niedzielę, 13 maja o godzinie 20, naszym gościem będzie pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2005-2008 rzeczoznawca w Biurze Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Radca orzecznictwa w Biurze Trybunału Konstytucyjnego. Interesujący się zasadą pluralizmu politycznego, zasadą funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz konstytucyjnymi środkami ochrony wolności i praw. Prowadzący szkolenia dla aplikantów adwokackich. Wykładowca dr Jarosław Sułkowski. Dobry wieczór, dobry wieczór. Rozmowa z VIP-em. Ja kiedyś powiedziałem na wykładzie, i to jest niestety prawda, ja w życiu wszystko robię szybko. I to zresztą cała anegdota wokół tego powstała, bo rzeczywiście jakaś studentka zareagowała w taki sposób, tak wszystko pan robi, wszystko. I no, obśmiali się studenci, ale naprawdę ja w pracy nie umiem wolno. Ja muszę na najwyższych obrotach. Ja mam rzeczywiście dużo pracy, ale lubię pracować. I jakbym dzisiaj ktoś powiedział mi, że ma dla mnie propozycję czwartego etatu, czy tam następnego jakiegoś, to ja bym ją przyjął. Nie ma zdania jakiejś sytuacji, którą nie można okrasić złośliwym komentarzem i staram się to po prostu robić. No wtedy jest lepiej. Śmiech wydłuża życie. Myślę, że się studenci teraz, jeśli słyszą, śmieją, bo jest wielu takich, których upierdliwie nazywam Maćkami, mimo że są Mateuszami, a obecny, jeśli nas słucha, pan Dominik Suska z grupy mojej, którą w tym roku prowadzę, przez długo był wyczytywany jako Dominika. Wiedziałem, że chcę włoski na początku, ale nie było miejsca na włoski, było na hiszpański. No więc poszedłem na hiszpański i zupełnie naprawdę z głupia frando. Wszedłem i to się zaczęło. A potem ta miłość rzeczywiście rosła. I tutaj cytowany wcześniej Witek Brodziński ma rację, że to już ten romans trwa dłużej niż półtora roku, ale to jest taki romans, ja szczerze liczę, że on się przerodzi w taką naprawdę długoletnią, wielką miłość. Nawet się przestałem panicznie bać latania samolotem, co mi towarzyszyło do tych lotów do Hiszpanii. Każdy lot samolotem przeżywałem no niewyobrażalnym stresem. Niewyobrażalnym. To myślę, że sobie można, życie sobie można skrócić tak się stresując, jak ja to przeżywałem. A potem jak już wiedziałem, że lecę do tego Madrytu i to jakoś tak zrekompensował mi Madryt strach przed lataniem. Mój mózg nie ogarnia w ogóle reguł fizyki. W związku z tym jak wybierałem po szkole średniej przyszłość, to wiedziałem, że nie mogę wybrać absolutnie żadnego kierunku, na którym w ten czy w inny sposób będzie cokolwiek z fizyki, bo bym po prostu tego w kierunku nigdy nie skończył. I wiedziałem od razu, że będę szedł na studia humanistyczne. Cóż mówi profesor Skotnicki? Mówi, że napiszmy ustawę, że w Polsce jest dobrze. Artykuł pierwszy będzie brzmiał, w Polsce jest dobrze. Artykuł drugi, ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prawda? I ustawa wejdzie w życie i w Polsce się będzie dobrze. No, taka jest miłość do spisywania wszystkiego na papier. Muszę powiedzieć, że mnie wyprowadza z równowagi słuchanie o tym, jak to te budowa autostrad w tym kraju nie wychodzi i wszyscy siedzą i malkontentują, a to aśmo, a dlaczego tak? To nie lubię takiego biadolenia, no jest jak jest. Natomiast jak spędzam drogę? Jeśli jadę do Warszawy, to jadę pociągiem, więc w nim pracuję. Wracając, co nie, jak nie trudno się domyślić, też w nim pracuję. Gdy jadę do Łodzi i jadę pociągiem, no to w pociągu pracuję, natomiast jak jadę samochodem i tu przepraszam cię żono, mamo i wszystkich innych, którym mój los jest ważny, uczę się słówek hiszpańskiego w samochodzie. Opanowałem już taktykę patrzenia na drogę i uczenia się słówek. Lubię grać na kurniku w Scrabble. Były noce, które spędziłem całe tam, nie wiem, 10 godzin układając literki. Na VIP-a zapraszają Łukasz Piwowarski i Adrian Wojtasik.